Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie cyklu o historii muzyki w Polsce. Dzisiaj przejdziemy do kolejnej epoki, czyli do baroku. Zapraszam serdecznie. W odróżnieniu do epoki renesansu, pełnej ładu, harmonii i uporządkowania, barok jest epoką przeciwieństw, olbrzymich emocji, sprawiania wrażenia na odbiorcy i bardzo skrajnych uczuć, od ascetycznych wizji śmierci, przedstawianych na przykład w malarstwie, do hedonistycznych rozkoszy. Ta różnica pomiędzy tymi dwoma epokami wynikała z trudnej sytuacji społeczno-politycznej, która dotyczyła w tym okresie w zasadzie całej Europy. Była ona targana licznymi wojnami i konfliktami zbrojnymi oraz trudnym procesem kontrreformacji. Ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, zwrócili się więc znowu ku Bogu, ku religijności i tam szukali wytchnienia i pomocy. Tym razem była to religijność pełna mistycyzmu, tajemnicy, wzniosłych uczuć i przeżyć. I te uczucia prezentowane były również w sztuce, która otaczała chociażby wiernych w kościele. Tak więc, kiedy wchodzono do kościoła, do barokowej świątyni, wszystko, co otaczało wiernych, miało powodować olbrzymie przytłoczenie i ukazanie potęgi Boga. Stąd olbrzymia liczba zdobień, złotych zdobień, bardzo dużo rzeźb, piękne malowidła na ścianach, na sufitach, wokół ołtarza, już na fasadach budynków, tuż przed wejściem do kościoła widać było również wiele przedstawień, sylwetek świętych, wiele scen, alegorii. Było to wszystko bardzo, bardzo, bardzo bogate. Takie wrażenie uzyskiwano nie tylko w budynkach kultu religijnego, ale również w miejscach świeckich, na przykład na dworach królów czy bogatych szlachciców. Styl barokowy panował w Polsce przez cały wiek XVII do początku wieku XVIII. Jeżeli chodzi o Polskę, to wiek XVII był bardzo trudnym okresem dla naszego kraju. Polska była krajem wielokulturowym, wielowyznaniowym. Polscy mieszkańcy stanowili mniej niż 50% ludności zamieszkującej tereny Polski. Stąd też w kraju wybuchały niestety liczne konflikty, nieporozumienia. Dodatkowo Polskę napotkały w tym okresie bardzo trudne wojny, chociażby Potop Szwedzki, wojna polsko-rosyjska, wojna z Turcją, czy powstania kozackie i powstania chłopskie, które rozgrywały się na tle coraz większych konfliktów pomiędzy szlachtą a stanem chłopskim. Takim nurtem bardzo charakterystycznym dla Rzeczypospolitej obojga narodów był nurt sarmacki. Zrodził się on z przekonania, że polscy szlachcice pochodzą od starożytnego rodu Sarmatów i wiązał się z licznymi przywilejami, a także określeniem tego stanu, który wyrażał się chociażby w odpowiednim wyglądzie czy wyglądzie miejsca, w którym szlachcice zamieszkiwali. Stan szlachecki i sarmacki liczył się z coraz większymi ustępstwami dla szlachciców, co powodowało z kolei coraz większe konflikty z podwładnymi, czyli z chłopstwem. Negatywne strony ruchu sarmackiego to również nadmierne politykowanie i przez to utrudnianie sprawnego zarządzania krajem, a nawet pijaństwo czy agresja. Niestety te negatywne cechy doprowadziły w dużej mierze do upadku Rzeczypospolitej. Należy jednak pamiętać, że kodeks sarmacki mówił także o byciu uczciwym, o byciu patriotą, o bronieniu ojczyzny i króla. Jeżeli chodzi o naukę, to dwa podstawowe nurty myślowe, które panowały w epoce baroku, to racjonalizm, przeniesiony jeszcze z epoki renesansu, który nadal uznawał prymat rozumu i uznawał, że to za pomocą rozumu powinniśmy właśnie poznawać świat. Natomiast drugim bardzo popularnym prądem w okresie baroku był empiryzm. Empiryzm mówił o tym, że aby zdobywać wiedzę, musimy doświadczać i przeżywać wszystko za pomocą zmysłów. W Polsce rozwój nauki był bardzo utrudniony poprzez właśnie trudną sytuację, poprzez liczne wojny. Wiele też zdobyczy czy traktatów naukowych z tej epoki nie przetrwało epoki plądrowań, różnych pożarów. Podobnie jednak jak w pozostałej części Europy, rozwijały się u nas nauki matematyczne, nauki przyrodnicze, anatomia, biologia, chemia, astronomia, a także nauki humanistyczne, historia i filozofia. Wybitnymi umysłami epoki byli między innymi Jan Brożek, czyli doktor filozofii, teologii, medycyny i wybitny matematyk,
Adam Adamandy Kochański, czyli matematyk i konstruktor, który zajmował się m.in. konstrukcją zegara wahadłowego. Bardzo dużym ośrodkiem naukowym w Polsce był Gdańsk, który skupiał przy sobie przede wszystkim naukowców z dziedziny astronomii czy medycyny i nauk anatomicznych. To właśnie w Gdańsku, dzięki staraniom Heweliusza, który był twórcą lunety czy pierwszej i bardzo dokładnej topografii Księżyca, powstało jedno z najlepszych w Europie obserwatoriów astronomicznych. W Polsce powstawały również encyklopedie, leksykony czy podręczniki. Rozwijała się kartografia i wiedza na temat odległych krain, a także ich historii, kultury, systemów politycznych. Sięganie też do historii, do poprzednich wieków dotyczyło badania źródeł i historii dziejów Polski, a także innych krajów. Pierwszym etapem rozwoju sztuki barokowej, czy też stylem panującym pomiędzy epoką odrodzenia a epoką baroku, był manieryzm. Manieryzm w Polsce trafił na podatny grunt kultury sarmackiej, która właśnie pragnęła budować sobie na przykład bogato i fantazyjnie zdobione posiadłości. Artystami okresu manieryzmu w Polsce byli m.in. Santi Gucci. Architektura w stylu barokowym rozwijała się przede wszystkim za sprawą dworu królewskiego Zygmunta III Wazy oraz zakonu jezuitów. Cechami budowli barokowych były przede wszystkim monumentalizm, bogate zdobnictwo, często z użyciem złotej farby, liczne freski, które przedstawiały sceny biblijne, na przykład na sufitach budowli, zdobione wielopoziomowe fasady budynków, kolumnady czy dekoracje wykorzystujące motywy roślinne, geometryczne, zwierzęce. Celem takiego budownictwa miało być przytłoczenie odbiorcy. W kościołach osiągano efekt potęgi Boga oraz kościoła, natomiast w budynkach świeckich, czyli pałacach, dworach czy zamkach królewskich, wzmagało to poczucie wielkości i potęgi władcy, króla czy magnata. Bardzo interesującym przykładem architektury barokowej w Polsce są tak zwane kościoły pokoju. Powstały one w wyniku zakończenia w roku 1648 wojny 30-letniej. Cesarz Ferdynand III Habsburg, który panował wówczas na Śląsku, przyznał luteranom prawo do zbudowania świątyni, jednak obwarował je licznymi nakazami i warunkami. To, że miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych, takich jak na przykład drewno, słoma czy piasek, miały być zbudowane poza granicami miasta, nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni i musiały być wzniesione całkowicie na koszt protestantów. Zgodnie z powyższymi zasadami w Polsce wybudowano 3 kościoły pokoju w Świdnicy, w Jaworze i w Głogowie. Kościoły w Świdnicy i w Jaworze przetrwały do dnia dzisiejszego. Rzeźba barokowa to początkowo przede wszystkim liczne pomniki nagrobne, które ukazywały postaci nie w pozycji leżącej jak do tej pory, a w pozycji stojącej bądź zatopione w modlitwie. Sprawiało to wrażenie osoby żyjącej. Rzeźba dysponowała również kontrastującymi kolorami, na przykład z użyciem czarnego marmuru bądź złotej farby, a także naśladowała pomniki antyczne, jak chociażby gdańska rzeźba Neptuna. Malarstwo epoki baroku w Polsce związane było przede wszystkim z treściami religijnymi. Początkowo sztuka malarska rozwijała się jedynie w postaci portretów trumiennych, czyli takich portretów charakterystycznych tylko i wyłącznie dla Polski. Były to portrety zmarłych, malowane na blaszce za pomocą farb olejnych. Blaszka ta mocowana była do trumny podczas uroczystości pogrzebowych. Oprócz takich portretów wykonywano również liczne portrety szlacheckie. Z czasem jednym z największych mecenasów malarstwa oprócz kościoła stały się dwory królewskie. Dlatego powstawało malarstwo o nurcie historycznym. Mieliśmy tutaj przedstawienia wielkich władców, królów, magnatów podczas zwycięskich bitw. W Polsce, tak jak w pozostałej części Europy, pojawiały się również typowe dla baroku wątki, czyli martwa natura, dance macabre, animalistyka czy krajobrazy. Jeśli zaś chodzi o malarstwo religijne, to oprócz walorów estetycznych stawiało ono przede wszystkim na aspekt moralizatorski. Obok popularnych wizerunków Matki Boskiej, częstym tematem malarstwa barokowego były sceny męki Chrystusa, a także tzw. taniec śmierci, czy różne sceny związane z kultem świętych. Pod koniec XVII stulecia w Polsce pojawiło się malarstwo freskowe. Freski malowano na ścianach i na sufitach, w budowlach zarówno sakralnych, jak i świeckich.
Literatura okresu baroku w Polsce jest bardzo różnorodna, pełna wielu barwnych twórców i niejednoznaczna pod względem tematyki. Do nurtów występujących w literaturze polskiej można zaliczyć nurt sarmacki, czyli ten podejmujący tematykę sarmatyzmu, szlachecką, przedstawiający Sarmatę jako głównego bohatera. Dziełem, w którym zostało przedstawione i opisane życie typowego polskiego szlachcica, katolika, patrioty i dobrego gospodarza, są na przykład pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. Istniał również nurt dworski, czyli tak zwana poezja światowych rozkoszy. Tutaj królował język nasycony bogatą emocjonalnością, tak jak na przykład w erotykach Jana Andrzeja Morsztyna. Główną tematyką była oczywiście tematyka miłosna. Innym typem literatury była literatura sowizdżalska, czyli taka literatura straganowa, pisana przez prostych ludzi, pełna parodii, humoru i obscenicznego języka. A z drugiej strony występowała na przykład literatura filozoficzno-refleksyjna, czyli taka, która zadawała metafizyczne pytania, zajmowała się tym, co niedoczesne, głównie podejmowała tematy religijne, tematy moralizatorskie. Wybitnym przedstawicielem takiego typu literatury był Mikołaj Sęp-Szarzyński. Przejdźmy teraz do głównej dziedziny sztuki, którą się tutaj zajmujemy, czyli muzyki w epoce baroku. Jeżeli chodzi o ogólny rozwój muzyki w epoce baroku, to taką cechą, którą wysuwa się na prowadzenie, jest rozwój dzieł muzyki instrumentalnej, a także wokalno-instrumentalnej. Tym samym dochodzi tutaj do przełamania dominacji muzyki wokalnej, która od czasów średniowiecza poprzez renesans przede wszystkim wiodła prym. Początkowo to przełamanie dokonało się poprzez nowy styl w muzyce, czyli monodię akompaniowaną. Styl ten polegał na tym, że głosowi wokalnemu towarzyszył basowy akompaniament, tak zwane basso continuo. Natomiast dalej powstawały kolejne gatunki muzyki instrumentalnej. Tych gatunków, które powstały w baroku, jest naprawdę spora liczba. Są to chociażby fuga, sonata, suita, concerto grosso, koncert solowy, a także nowe gatunki muzyki wokalno-instrumentalnej, takie jak opera, oratorium, kantata. We wszystkich nowych gatunkach stosowany był też nowy system harmoniki. Była to harmonika funkcyjna i system dur-moll, czyli taki najbardziej rozpoznawalny dla nas. Zmienił się on z używanego poprzedniego systemu tonalności modalnej i skal kościelnych. Oprócz przełamania dominacji muzyki wokalnej, przełamuje się również w baroku dominacja muzyki religijnej, właśnie ze względu na coraz większy udział muzyki instrumentalnej, a tym samym rozwój życia koncertowego, rozwój na przykład wiolonistyki, wirtuozerii. Otwierano też pierwsze teatry publiczne, na przykład operowe, tak więc muzyka stawała się coraz bardziej dostępna dla szerokiego grona słuchaczy. Jak wszyscy zapewne kojarzymy, barok to epoka osiągnięć wielkich kompozytorów, znanych z imienia i nazwiska niemalże każdemu, takich jak Jan Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Antonio Vivaldi czy Jean-Philippe Rameau. My jednak teraz przejdziemy do omówienia twórczości powstającej w Polsce. W pierwszej połowie wieku XVII w Polsce nadal dominowała muzyka religijna i muzyka wokalna. Podczas liturgii nadal używano chorału gregoriańskiego, przechodził on jednak spore zmiany, głównie poprzez to, że był już śpiewany w języku polskim i posiadał także lokalne odmiany. Mieliśmy więc śpiewy mazowieckie, śpiewy lubuskie. Dzięki temu, że język polski był już obecny podczas liturgii, to powstawały też pierwsze polskie pieśni kościelne. Melodie niektórych z nich znamy do dnia dzisiejszego. A na przykład w okresie Bożego Narodzenia śpiewano pierwsze kolędy i pastorałki. Twórcą, który tworzył jeszcze właśnie w takim starym, renesansowym, wokalnym stylu, był na przykład Franciszek Lilius. Jest on autorem zbioru pieśni religijnych w języku polskim. Były to pieśni czterogłosowe, a najwyższy głos w tych pieśniach był określany jako głos dla pospólstwa, czyli właśnie melodię, którą wykonuje cały lud wiernych zebrany w kościele. Oprócz pieśni religijnych w kraju powstawały również liczne pieśni o tematyce obecnej wtedy, czyli na przykład myśliwskiej, ale też o tematyce związanej z wojnami, z konfliktami, na przykład z najazdem Szwedów. Jedną z takich znanych pieśni do dnia dzisiejszego jest na przykład pieśń myśliwska Pojedziemy na łów. Nadal rozwijała się również pieśń mieszczańska, tworzona głównie przez żaków Akademii Krakowskiej, czy pieśń chłopska.
ta, którą znamy jedynie z tradycji ustnej, wciąż nienotowana. O takiej muzyce artystycznej, która tworzona była wciąż w stylu renesansowym, czyli w stylu głównie wokalnym, mówiono, że jest tworzona w stile antico, czyli właśnie stylu starym. I w takim starym stylu powstawały przede wszystkim msze, motety czy hymny. Przykładem może być na przykład Missa Rorate Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Oprócz tradycyjnej mszy powstawały również msze żałobne, czyli tak zwane requiem. Natomiast takie msze wokalne a cappella zaprzestano komponować mniej więcej w okolicach roku 1730 i odtąd ten gatunek rozwijał się głównie w formie wokalno-instrumentalnej. Innymi twórcami tworzącymi w stile antico był na przykład Bartłomiej Pękiel czy Marcin Mielczewski. Komponowali oni na przykład motety wokalne a cappella. Kolejną gałęzią muzyki, która rozwijała się w Polsce w epoce baroku, była muzyka wokalno-instrumentalna. I tutaj takimi charakterystycznymi gatunkami, które rozwijały się w Polsce, był koncert solowy wokalno-instrumentalny, msza koncertująca i motet koncertujący. Wszystkie te gatunki czerpały już z technik, które były używane w muzyce instrumentalnej. Mieliśmy tutaj więc akompaniament basowy w postaci basso continuo realizowanego przez instrumenty, które mogły wykonać partię basową, czyli na przykład viola da gamba, czy organy, bądź klawesyn. I mieliśmy też zastosowanie techniki koncertującej. Technika koncertująca polega na prowadzeniu dialogu pomiędzy głosami, na takiej jakby rozmowie, która odbywa się pomiędzy poszczególnymi partiami czy instrumentów, czy grup instrumentów lub instrumentów i głosów wokalnych. I ten styl już na bazie faktury wokalno-instrumentalnej nazywano, w przeciwieństwie do tego, który nawiązywał do renesansu, stylem moderno, czyli ten styl nowoczesny. Jednym z gatunków tworzonych właśnie w stylu moderno był koncert solowy. Tutaj sytuacja jest dość specyficzna, ponieważ koncert solowy był gatunkiem zazwyczaj czysto instrumentalnym, czyli mieliśmy tam jeden głos instrumentalny wiodący i instrumenty towarzyszące, grupę instrumentów towarzyszących, które właśnie dialogowały ze sobą. W Polsce jednak gatunek ten rozwijał się w fakturze wokalno-instrumentalnej, tak więc mieliśmy głos wokalny wiodący i instrumenty, które mu towarzyszyły, oczywiście z towarzyszeniem basowego akompaniamentu basso continuo. Kompozytorem, który tworzył takie koncerty, był Marcin Mielczewski i przykładem może być koncert Deus in nomine tuo na głos wokalny basowy i towarzyszące mu instrumenty, czyli dwoje skrzypiec, fagot i basso continuo. Posłuchajmy fragmentu. Kolejnym gatunkiem wokalno-instrumentalnym tworzonym w Polsce była msza koncertująca.
Tutaj mamy już w ogóle hybrydę kilku gatunków, ponieważ stosowana była technika koncertująca, czyli głosy ze sobą dialogowały, ale msza taka wchłaniała również elementy gatunków wokalno-instrumentalnych, takich jak opera czy kantata. Mogliśmy więc w ramach formy mszy mieć wiele numerów solowych, recytatywów czy arii i cała ta formuła była dość różnorodna, zupełnie inaczej niż całość, która była kiedyś traktowana w stylu wokalnym i polegała jedynie na choralnych śpiewach, tak jak to było na przykład w renesansie. Posłuchajmy teraz fragmentu mszy koncertującej. To będzie msza Missa Concertata la Lombardessa Bartłomieja Pękiela. I jeżeli jesteśmy przy Bartłomieju Pękielu, czyli jednym z czołowych reprezentantów muzyki polskiego baroku, to warto wspomnieć o jego dziele Audite Mortales, czyli Słuchajcie Śmiertelni. Była to forma oratorium, jednak ze względu na swoje rozmiary zwana dialogiem oratoryjnym. Ten dialog wykonywany był w okresie Adwentu, natomiast tematyka dotykała wyroku i wyroku ogłoszonego zbawionym. Bohaterami zaś byli Chrystus, anioł i grzesznicy. Większość numerów w Audite Mortales to numery solowe bądź duety z towarzyszeniem basso continuo. O gatunkach muzyki wokalno-instrumentalnej nie sposób zapomnieć o operze, która w tym okresie w Europie, zwłaszcza we Włoszech, wiodła prym, jeżeli chodzi o muzykę wokalno-instrumentalną. W Polsce jednak, ze względu na trudną sytuację polityczną, społeczną, nie było możliwości komponowania oper polskich, dlatego na dworze króla Władysława IV wystawiano jedynie opery francuskie i włoskie. To właśnie na tym dworze w 1628 roku odnotowano wystawienie idylii rybackiej pod tytułem Galatea, a w roku 1633 została przedstawiona pierwsza polska opera, a w zasadzie nie opera, tylko dramma per musica, bo tak wtedy określano operę, polskiego kompozytora Piotra Elerta i była to La Fama Reale. Kompozycja powstała, żeby uczcić otwarcie sali teatralnej w Zamku Królewskim w Warszawie. W 1724 roku otwarto Operalnię, czyli pierwszy publiczny teatr operowy w Warszawie. Początkowo jednak, tak jak na Dworze Królewskim, wystawiono tam jedynie opery francuskie i włoskie. Właściwy okres rozwoju opery przypada w Polsce na okres oświecenia. Trzecią i ostatnią odnogą muzyki barokowej była muzyka instrumentalna. W Polsce nie rozwijały się wszystkie typowe dla baroku gatunki muzyki instrumentalnej. Za początek możemy uznać przełomową twórczość z przełomu renesansu i baroku Mikołaja Zieleńskiego, o której wspominaliśmy już w poprzedniej części. Tam w zbiorze Comunione z tego autora mamy trzy fantazje instrumentalne, czyli taki w zasadzie pierwszy przykład muzyki czysto instrumentalnej polskiej. Natomiast jeżeli chodzi o barok, czołowym przedstawicielem, tym, który zajmował się jedynie muzyką instrumentalną, był Adam Jarzębski. Zachował się zbiór jego utworów, Canzoni et Concerti, i mamy tutaj 27 kompozycji na 2, 3 lub 4 głosy z towarzyszeniem basso continuo. Jarzębski często nie określał nawet, na jaki konkretnie skład jest dany utwór. Występowały w nich niekiedy partie taneczne. Czasami tytuły oddawały charakter miejsc, w których Jarzębski bywał, na przykład Norymberga, albo też nawiązywały do twórczości wielkich mistrzów epoki renesansu, na przykład Palestriny czy Gabrielego, co wskazuje na to, że Adam Jarzębski był obeznany z muzyką europejską mu współczesną. Posłuchamy teraz jednego z przykładów ze zbioru Canzoni et Concerti, to będzie Tamburetta. Thank you.
kancony pisał również Marcin Mielczewski. W całości zachowały się dwie. Wiemy, że pisał na 2 lub 3 instrumenty z towarzyszeniem Basso Continuo i zawierał w swoich kanconach również elementy polskich tańców. Jeżeli chodzi o wybitne zabytki muzyki instrumentalnej w Polsce, posiadamy jeszcze sonatę da Chiesa Sylwestra Szarzyńskiego. Była ona pisana na dwoje skrzypiec i basso continuo i posiadała budowę wieloczęściową. W Polsce tworzono również dzieła organowe. Zachowała się na przykład tabulatura spod Ostrołęgi, w której zawarto wiele tokat, preludiów i fug, czy takie dzieło jak Fantazja Piotra Żelechowskiego, które wykorzystuje budowę czterogłosowej fugi, technikę imitacyjną, a więc typowe polifoniczne techniki gatunków organowych epoki baroku. W okresie baroku w Polsce nadal bardzo istotną rolę odgrywały kapele. Można je było podzielić na kapele, które zajmowały się muzyką religijną, wykonywaniem jej w świątyniach. I tutaj prym nadal wiodła kapela rorantystów na Wawelu. Jednym z jej słynnych dyrygentów był Bartłomiej Pękiel. Istniała również w tym samym czasie w Krakowie kapela katedralna. Natomiast jeśli chodzi o muzykę dworską, bo taką zajmował się drugi typ kapeli, to istniała kapela królewska. W kapeli królewskiej grali muzycy częściowo włoskiego pochodzenia, grali i dyrygowali tacy jak na przykład Marco Scacchi czy Luca Marenzio. Kapela królewska istniała za panowania Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Wiśniewieckiego czy Jana III Sobieskiego i pomimo trudnej, konfliktowej sytuacji w kraju starała się wykonywać repertuar współczesny na najwyższym poziomie. Były to m.in. opery, oratoria, kantaty, msze czy inne współczesne kompozycje. Instrumentalistami i twórcami muzyki w kapeli królewskiej byli m.in. Adam Jarzębski, Marcin Mielczewski, Piotr Elert i inni, natomiast dyrygentami Bartłomiej Pękiel czy Jacek Różycki. I to już wszystko, co chciałam Wam przekazać na temat muzyki polskiej w okresie baroku. Jak zwykle po więcej informacji czy podsumowanie tych informacji, które dzisiaj słyszeliśmy, zapraszam do opisu. Tam znajdziecie link do pobrania konspektu z materiałami. W konspekcie też pojawią się szczegóły biograficzne na temat twórców, których nazwiska tutaj dzisiaj usłyszeliśmy. A w następnym odcinku zajmiemy się muzyką epoki klasycyzmu w Polsce. Zapraszam serdecznie.